Rozpoczynają Irańczycy od zagrywki Milada Ebadipura. Jest przyjęcie, no i to, że oni potrafią grać, jeśli tutaj przyjmą Kubańczycy, to widzieliśmy. To zobaczymy, jak Kubańczycy wyglądają od strony fizycznej. Tak, Osoria, rocznik 201 cm. Z ich strony. Milad Ebadip, o właśnie. I tu już mogą zagrać dowolną akcję, chociaż nie było precyzyjnego dogrania tej piłki. Tragedia. Reprezentacji Kuby. Melgarejo w dalszym ciągu, no nie wstrzymuje ręki, teraz bardzo dobre przyjęcie. No miał, tu dobrze wychodził w obronie. Alonso. Naprawdę no, dobra zagrywka. Celują, tam ma kłopoty Marandi, coraz większe w tym przyjęciu. O właśnie, dobra praca bloku. I kontra. I to jest boisko. Nie radzą sobie z tym flotem Alonso. No może teraz, ale no właśnie, po długim czasie robią punkt. Leon. Bardzo no, blisko no, siatki. No to mogą to zakończyć. Druga linia, nie, to się pogubili. Tu się pogubili Kubańczycy, ale mają taki zapas punktowy, że jednak... Prawa strona, zerwany ten atak. Efektownie. Nie podając ręki przeciwnikowi, ani na moment. Będzie koniec. Tak jest. 25 do 17 wygrywa Kuba pierwszą partię. Kubańczycy prowadzą. Iran na razie, jak to nasi koledzy mówią, nie zalogował się jeszcze. No nie ma ich. Mają na pewno Kubańczycy w zagrywce. Proszę. No właśnie, to jest ta regularność. Musi biegać Marów. Manavi. Pracuje blok kubański. Ebadipur. Ali Szafiej. No, tylko przepchnięta ta piłka na drugą stronę. Gafur. Bloka. No i spójrzmy. Z kolei jutro dzień wolny. No i potem te sądne dni, poniedziałek i wtorek. Wraca, zaczyna coraz częściej wracać. Kubańczykom ma mniejsze znaczenie, albo ma ogromne znaczenie, ponieważ te akcje są bardzo szybko przerywane przez błędy. Ebadipur. No i tu trochę zabawił się Maru. Leon został na tym przyjęciu Herrera, drugi jego skuteczny atak. O, wyratował Tomarów. Nie ma dobrego przyjęcia Garcia na lewy, on stronę, tam wyrzucony Melgarejo i będą chyba kończyć Irańczycy. Manavi. Jeszcze nie, Melgarejo. Teraz jeszcze jedna okazja. I tym razem koniec. Jak jest Sejet. 25 do 8. No to było właściwie pewne, że nie da się utrzymać na tym ryzyku wykonywania zagrywki z taką mocą. Tylu udanych akcji. Natomiast co gorsze, dla bardziej miękko, zaskakującą jakąś kiwką, jakimś plasem. Biją cały czas mocno, ale no szczerze mówiąc biją na oślep przed siebie. I dostali bardzo mnóstwo bloków. Melgarejo. Ważny początek, bo to jest jednak drużyna wrażliwa. Osoria. Manavi. Dobre przyjęcie Garcia. Melgarejo nie kończy ataku. Gafur. Jeszcze raz Garcia. Wrzucony w siatkę Melgarejo. Garcia. Przepraszam, to meczu w wykonaniu Kubańczyków. Ale myli się Ebadipur. Osoria. Teraz bardzo dobra krótka. Szafiej. Licznej, no ale chociaż w tych prostych elementach.
No mają kontrę. Mają w górze, 22 punkt, Lopez. Za miękkie to uderzenie, dobrze tam pracował potrójny blok, Kiwka, jeszcze nie koniec tej akcji. Lopez. Ciągle siłowe wersje. Wysoka bardzo piłka. I jest 22 punkt. I będzie piłka setowa. No i koniec. Koniec. Na pewno ich to kosztowało troszeczkę stresu. Czwarta partia. No mocno Lopez, ale w siatkę. Szofiei. Gutierrez. Tego nie potrafił wykorzystać. Dobre przyjęcie. Badipura. No i Manavi. Manavi, tak jest. No. Zbierał czapy. Właściwie to już wczoraj. Kuba zaprzepaściła szansę, bo Real to trochę za mało. Jeszcze niedojrzała drużyna, nie gotowa do grania na poziomie seniorskim. 24 do 19 będzie piłka meczowa dla... Out Gutierreza i jest koniec meczu. Czy jeszcze będzie challenge? Nie. Yeah.